Siema, z tej strony Ptachu i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. No i w tym odcinku wraz z takim dosyć dobrym graczem Timmym, któremu udało się właśnie wygrać skina na przykład właśnie tym turnieju duo, który był ostatnio duo FNCS Community Cup, jakoś tak się to nazywało. Po prostu pokażemy wam takie kilka sposobów, kilka protipów, jak najprościej właśnie osiągnąć takie wygranie tego skina. Przedstawię to po prostu w trakcie gierki wraz z Timmym, no i życzę wam miłego oglądania. Dobra, więc generalnie jest teraz w lobby z takim pewnym prosem, który ma skina z FNCS-ów. Jak mi nie wierzycie, że jeszcze go nie było w sklepie i go nie kupił, tylko go wygrał, to pokazuję wam teraz menu. I tutaj macie, że jest godzina 20:02. Aha, nie pokazuję wam się to, no 20:02 jest. Jest 1 marca, więc jeszcze w sklepie tego skina nie ma. Żeby nie było, że to jakiś scam. Możecie sprawdzić też jego nick, że po prostu, że był tam 1000 któryś. Ja wam pokażę też screena zaraz. No i możesz się kulturalnie przywitać nawet. Siema. No dobra, i w tym odcinku tutaj wam opowiemy, jakie są taktyki, które stosował właśnie FNCS Winner Duo, czyli Timmy, na to, że wygrał właśnie tego skina. Zapraszamy was do gierek w takim razie. No dobra, więc generalnie to tutaj to jest miejscówka na duo, taki splicik i jedna osoba leci sobie w to miejsce, tutaj na górkę i to będę akurat ja w tym momencie, a druga osoba leci sobie tutaj na dół na to miejsce, gdzie tam możesz się przeszukać i tak dalej. Tutaj musicie odpowiednio glajda na górkę sobie ustawić. Trzeba po prostu, latać to można kasować, żeby wyciszyć. Trzeba to po prostu wymasterować latanie na górkę, no. Dwa teamy lecą na shifty. Dobra. I nikt na tego. I lama jest tu, widzę lamę. Czego mi chyba ziomek kontestuje, ale dobra, nie, w sumie nie. Na lockdamie jest free. Jakiś debil tutaj wleciał, czaisz to? Chłop co zrobił w ogóle? No co miałem zrobić z nim, jak niego zabić? No i widzicie, ja już mam free ten. Jakby free search, jak się taki dzban trafi na turnieju, to macie free searcha po prostu. Więc teraz ta jedna osoba się tutaj rotuje. Macy tutaj zbiera się na spokojnie, bo tu jest mnóstwo kamienia i drewna. Metal na razie nie musicie, bo metal wam zaraz pokażemy, gdzie się zbiera przede wszystkim. W tej rotacji właśnie, którą stosował Timmy wraz z jego duo. No dobra, więc teraz pierwsze pytanie tutaj. Jaka taktyka jest w midgame stosowana przez was? Taktyka w midgame to... jechać do zona, boksować się najlepiej w środku, żeby mieć zawsze dwie strefy jeszcze do przodu. Tak, akurat ja mam farta, bo akurat praktycznie każdego zona dostawałem. Najczęściej to po prostu boksowałem się na jakiejś stacji, bo po prostu jest bardzo duży refresh, albo na jakimś dużym kamieniu. To jest najlepsza taktyczka, a taka, żeby... no to jak zabijecie kogoś, to nie podjeżdżaj koło, przyciągajcie właśnie lód z tego. Ze Spider-Man. Tak. Jak będziecie po prostu iść po lód, to będą was liderować raczej. Bo każdy będzie chciał się rzucić na lód, jakby wlejcie, bo no, potrzebne są każdemu maty wlejcie. I wszystko, ogólnie ammo i tp. Chodź na bobaka teraz. Tutaj jest tak zwany bobak, ta górka, od imienia prosto tutaj. Znaczy od niku. To jest skrzyneczki, ognisko, wszystko. Tutaj sejdziecie potem na dół, na szybko sobie dozbierać jeszcze jakieś free rzeczy, jakiś metal z sufitu, możecie sobie na przykład wyfarmić, bo tu jest go trochę. Teraz idziemy na domek, który jest nawiedzony, bo ja trollował mi TCK. Bo chodziłem przez ściany i przez podłogi i mnie zabili. Ale to nic. Więc na spokojnie tutaj zbieramy, lutujemy, zdążymy do strefy, nie stresujcie się o to. Jeszcze chciałem powiedzieć, że jedna osoba gra z PMA, a druga z MK7. Ty grasz PMA czy MK7? Ja gram zawsze PMA. Dobra, ja mam MK7, ty masz PMA niby. No, czyli właśnie, teraz przejdźmy do kolejnego pytania, teraz bo tak widzę, płynnie nam to idzie. No, czyli ty jesteś fragerem zazwyczaj, możesz być też iglem, tak? IGL-em tak zwanym. Ja ogólnie jestem fragerem, kiedyś byłem iglem, ponieważ dużo osób coachowałem, mam na przykład po 2000 PR, takich lepszych graczy. Uważam ich za temitów, bo naprawdę bardzo dobrze się rozwinęli, moim zdaniem. No nie wiem, ja teraz jestem fragerem i mi się wydaje, że jestem dobrym fragerem. No, to jest właśnie to miejsce z metalem, tu sobie farmimy. A jak nie tu, to jeszcze na lockjamie. A w endgame'ie taktykę jaką? Co to było w endgame'ie? Nie wiem, wiesz, no, midgame, ten, no, high ground czy jak? Znaczy, mid ground, high ground czy jak? Wlejcie, staram się trzymać mid grounda, jeśli jest możliwość, to wchodzę na higha zawsze, bo jak wchodzicie na higha, macie zawsze wygraną gierkę, bo jedna osoba gra zawsze femem, drugą więc tak możecie wypisać ammo, jak na przykład macie po kulu. Tu idziecie na lockjama, macie dwa automaty, to prawie za każdym razem macie... Patrz tu, bierz to. Masz też u mnie, 200. No po 200 się wymieniliśmy. Jeszcze jest rezerwa. I on jeszcze nie będzie teraz brał, więc jak na przykład będę służył, o tym będzie dawał. A w lejcie, no to najlepiej mieć haja, tak? To oczywiste. O, zobaczcie, widać, tu jest to wszystko... Pytanie było, słuchaj, takie, czy kampiliście się jakoś po krzakach, czy nie wiem, czy co? Nigdy. Nigdy krzak. Kampicie w krzaku, no to niezłe, bo ludzie często nie patrzą w krzaku i to jest największy błąd. W krzaku możesz sobie bardzo dużo ugrać, zawsze. Teraz jadę na stację, bo patrzę, są dużo pomny, ale nie ma, więc idziemy dalej. Granie, no czyli trzeba trenować też zgranie z duo, ale co, gracie jakieś mapki na kreatywie wspólnie, czy dużo aren gracie, czy jak? Najwięcej nobli. Najwięcej nobli customs, tak? Najmniej troli. I typy. Bierzemy w nich? Tak, dawaj. Będę dostał cracksheet 22 white. Pomagam ci, już idę z hydrakiem. Tak, to ma ręki do... Plecy! Uważaj, idę do ciebie. White! Nice. 24 white pompy. Dead. Drugi się tutaj wbija. Nice. Aż ich zniszczył. Ja nic nie zrobiłem w tej rundzie, znaczy w tym momencie totalnie. Dużo grajcie customów. Dużo customów takich jak pro jakichś. Jak chcecie być dobrzy, to musicie grać w tą grę. Rematch Noble Customs, tak? Coś takiego. Tak. No nie może być tak, że gracie 3 godziny dziennie. To za mało, to za mało. 3 godziny dziennie to za mało, tak? A może jestem przygłupi, za dużo gram w tą grę. No jestem przygłupi. Na przykład ferie, wstawałem o 9:00, szedłem z psem, wracałem do domu. Tak jadłem jeszcze śniadanie, powiedzmy tak. 11:00 wbiałem, grałem do 3:00. No, jeszcze obiad miałem przy okazji, ale to tak wiecie. I jeszcze po południu szedłem sama łombra, bo na zmianę chodzimy. No i tak ciągle grałem. Teraz na przykład dzisiaj wróciłem o 16:00, teraz ciągle gram. Ale jak jest szkoła, to też trochę mniej gram, ale się staram nadrabiać w weekendy. O, jakby taki dom usiadł, najprawdopodobniej bym budował się na tym, albo na jakimś większym... albo tu, zobaczcie. Ja pokażę wam, jak robimy z duo. Gdzie? Patrz, gdzie jeden boktuje, robimy duże bokty, co nie? Farmimy ten kamień, żeby mieć ripy z tego. I jeden duo siedzi tu, w boksie. Siedź w boksie. No. Patrz, ja wychodzę, ja zawsze praktycznie wychodzę. I ty siedzisz w tym boksie i to ja farmię, ty to po prostu przyciągasz, żeby mieć jak najwięcej refreshu. Tak na przykład koło nas siadł, na przykład na tym moście. No, to jest tylko rotacja tam i na chillu. I na przykład to tak. Tutaj próbuję też tu 40. Dostałem dużo, ale on jest dobry, on jest mega dobry. On mnie zniszczył. Nice. To teraz możesz iść po kartę i rezać. Tutaj zabijesz wszystkich. Tym jego launchpadem mogłeś iść. Weź na ten lód to od razu, ja się wykiruję do końca. Tylko że cię zdejrowali, więc tak na movement i strach, okej. Staram się. Ja bym poszedł do domu na tutaj. No. Ja się leczę. Dobra, lecz. Oni dostają za mnie heala. Niestety. Kto tak powiedział? O. Nie! Oginął! A ja mi z kickiem spadłem i Spider-Man nie użył. 250 maców masz. O, niestety. No tak, więc w tym odcinku powiedziałem już te taktyki właśnie, które Timmy tutaj nam przedstawił. Znaczy ja mu zadałem pytanie, odpowiedział, te taktyki nam przedstawił. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Możesz się kulturalnie pożegnać. Siema widzowie. No ja wam życzę miłego dnia i Niura.